Czołem cześć, opowieści dziwna treść, zgodnie z harmonogramem na życzenie Darka mówię historię. Czołem cześć, Rybik się wyprzedził wszystkich. No. Było tak, że mieliśmy taką kiedyś rzeczkę pstrągową, my ze z Łukaszem tam jeździliśmy na pstrągi. Mieliśmy tam obcykane wszystkie, u baby spaliśmy w malinach, no, tam miała nocleg dobry dla nas. No, to się dzieje gdzieś w Polsce. O. W Polsce. No, w górę rzeki sobie szliśmy i był sklep. Po drodze do tego sklepu kupiliśmy sobie jakąś kiełbasę, jakieś tam ciastko, czy tam coś tam do jedzenia. No jak chodziliśmy, to zawsze taka była kobieta, jak to w tych wiejskich sklepach, niemiła dla nas, nie? Niemiła? No. Nie bardzo, taka jakaś była, czego, ile tam chcesz tej kiełbasy, nie? Tyle. Po co tu przyszedłeś? No, po co tu jesteś w ogóle, niedziela jest. No my zjedliśmy tą kiełbaskę grzeczni i któregoś razu byliśmy w trójkę z Andrzejem Papają, z Łukaszem i my wszyscy, tak jak teraz Łukasz przypomniał i tak skojarzyłem, my wszyscy jesteśmy jednego wzrostu, czyli mamy średnia wzrost 2 metry. No, opuść waga mnie, średnia... Mnie. No, no, ty, nie, ty też jesteś kawał chłopa, nie przesadzaj Darek. Też ma sobie 2 metry przecież. No i któregoś razu poszliśmy z Papają w trójkę i mów znowu tak kulturalnie, wiesz, bo ta pani nas nakrzyczy, nie? No to, że kiełbaskę byśmy chcieli. Pani jakaś taka wyprostowana, uśmiechnięta. I mówi nagle, panowie, gdzie będziecie kiełbasy jedli? Ja wam kanapki zrobię z ogóreczkiem, mówi, do bułeczki, do środka mam dobre bułki świeże, bo wy, tam taki chleb to, a my ten chleb zawsze, nie? Ten, nie, tego nie jedzcie, to stary chleb, to już wraca do piekarni, bułeczki pachnące świeże, jeszcze cieplutkie, do tego kiełbaska do środka, musztarda, ogórek, ja mówię, co jest grane, nie? O co myślę, ci chodzi? O co jest z tej pani? Mówię, papaja taki ładny się spodobał pani, o co to chodzi, nie? My zajadamy te bułeczki, pani do nas mówi, może drugą, wiesz o co chodzi, nie? My to po drugiej, my płacimy, ona mówi, a to po piątce, nie? My tą po piątce płacimy, nie? A ona mówi, a panowie to z jakiej ochrony? A my, że z jakiej ochrony? No na czapce macie napisane, ochrona phishing. A to korona. A to korona phishing, ona nie doczytała, ochrona phishing. Z jakiej wy tej ochrony jesteście? Człowieku, no służb prawa się wystraszyła pani, no. Dość ale, na sumieniu miała. Ale jaj, ale zobacz, że jak zachorują to od razu, że inna kobieta. No nie ma.